Ewo, cieszę się, że po raz kolejny możemy z Tobą rozmawiać na Fashion Week Poland. Powiedz nam, co zaprezentowałaś przy okazji tej edycji, dlatego że to były tak naprawdę dwie odsłony. Dwie odsłony, bo posiadamy dwie marki. Markę Ewa Mingej i młodszą markę, córkę Femstage Ewa Mingej. Jak już urasta się do pewnej wielkości, to człowiek nie jest w stanie sam tego ogarnąć. Projektanci, którzy stoją za marką Femstage, to są ludzie, którzy wnoszą bardzo dużo dobrego. Dzisiaj wyciągnęłam ze sobą na wybieg Anię Leszkiewicz, która jest moją prawą ręką, ponieważ ja jestem dyrektorem kreatywnym marki Femstage. Ja jeszcze cały czas szczycę się tym, że markę Ewa Mingę projektuję sama, tą podstawową markę, że to jest mój konik, że tego nie odpuszczam, to jest moja pasja. Oprócz takich osób jak ty, które są uznane w świecie nie tylko w polskiej modzie, ale i tak naprawdę na całym świecie, pojawiają się takie osoby, które dopiero zaczynają swoją karierę. I jakie masz rady dla tych ludzi, którzy dopiero wkraczają w to nowe życie? Jak oni powinni funkcjonować? Wiesz co, to jest tak. Młodzi ludzie bardzo często potrafią zrobić jedną dobrą kolekcję, później jest problem z kontynuowaniem tego, z równością. I młodym projektantom podpowiadam tak, że jeżeli Wam się uda pierwsza kolekcja i dostaniecie fantastyczne recenzje, nie poczujcie się mistrzem. Po prostu pracujcie całe życie. My całe życie pracujemy. Nawet ja się mistrzem nie czuję, cały czas się uczę. Spełnienie swoich marzeń, swoje plany ambitne, które sobie stawiam, zawdzięczam ludziom, którymi się otaczam, zawdzięczam tym ludziom, których po drodze spotykam. I bardzo często jest tak, że wtedy, kiedy upadam, a każdy upada, ja wstaję z pełnymi garściami. W tych garściach mam diamenty, ale te diamenty to są ludzie, którzy wtedy, kiedy upadam, są koło mnie i to są ci najcenniejsi, których poznaje się w przysłowiowym nieszczęściu. To upadki nas ćwiczą i ciągłe wstawanie. Jeżeli ktoś podda się, zniechęci przy pierwszym upadku, to nie wyćwiczy w sobie tej siły i umiejętności wychodzenia z opresji. Więc trening czyni mistrza w każdej jednej dziedzinie. Wiemy, że bardzo jesteś wierna swojemu miastu. Zielona Góra jest takim miejscem, gdzie ja się doskonale czuję. Miejscem, które wybrałam na swoje życie tu w Polsce. Początki mojej kariery to są Targi Poznańskie, gdzie zresztą się z Wami poznaliśmy. I myślę, że taką długą, długą drogę razem przechodzimy. To jest bardzo fajne. Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć, że ten przystojny mężczyzna, który wręczył mi różę, to jest prezydent mojego miasta Zielonej Góry, który bardzo wspiera moje pomysły, moją fundację. Muszę fundację zareklamować Black Butterflies. Jestem dumny z tego, że tak wspaniały projektant jak Ewa Mingę mieszka w Zielonej Górze, tworzy. Myślę, że nie mamy wielu Polaków, którzy osiągnęli tak wielki sukces jak Ewa. Poza tym, że pięknie projektuje, jest wspaniałym człowiekiem, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale założyła fundację. Chce pomagać ludziom, ludziom chorym. Ja jak najbardziej jestem za, wspólnie razem chcemy stworzyć miejsce, gdzie będziemy pomagali tym, którzy chorują, bo tego bardzo często brakuje, zwłaszcza tym, którzy zmagają się z nowotworami, więc naprawdę wspaniała inicjatywa z jej strony. Ja cieszę się, że zaufała nam i wspólnie razem będziemy tworzyć. Więc nie tylko moda, a nie tylko to jest dla niej życie najważniejsze, ale również myślenie o kimś innym. Dziękuję panie prezydencie za przybycie, dziękuję ślicznie za wsparcie na pokazie i dziękuję wszystkim moim przyjaciołom. People know Ewa Mingę. Because she went to New York and she's in Milan and she's global. But the fact that there's a fashion week here, I think it's great. I think there's so much undiscovered talented designers here that people would have no idea. I mean, ja życzę Fashion Weekowi, żeby przetrwał wszystkie burze, które nad nim wiszą, bo stworzyli dobrą polską markę, która jest rozpoznawalna. Markę, która cieszy się zainteresowaniem projektantów, cieszy się zainteresowaniem mediów, co jest bardzo ważne. No myślę, że również dla miasta Łódź to jest duża sprawa.